Tu na planszy obok mnie widzą Państwa nazwiska osób, które według programu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa powinny znajdować się na liście pasażerów prezydenckiego samolotu. Czwarty odcinek 11 minut wypełni wspomnienie o prezesie IPN Januszu Kurtyce, który w całości poświęcił się misji stania na straży prawdy historycznej. Codziennie widziałem go w jego gabinecie pod tym samym portretem marszałka Józefa Piłsudskiego. Ja, zwolennik narodowej demokracji, chrześcijańskiej demokracji, za każdym razem, gdy on patrzy na marszałka Piłsudskiego, to próbuje doścignąć jego jako wzorzec. Takie opinie powtarzają się bardzo często. To był człowiek naprawdę głęboko ideowy, wierzący w to, co robił. To budziło kontrowersje, budziło ataki. One są wszystkie już teraz nieważne. Naprawdę zostawił po sobie bardzo wiele i w różnych wymiarach. Janusz Kurtyka był jednym z najwybitniejszych polskich badaczy średniowiecza. Specjalizował się też w historii organizacji Wolność i Niezawisłość. Był autorem kilkudziesięciu książek i ponad 140 publikacji. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale są ludzie, których bardzo trudno zastąpić. Te słowa padają także z ust tych, którzy nie zawsze z prezesem IPN-u się zgadzali. To był człowiek, który kierował się patriotyzmem przez duże P, mówił o tym i zarażał wszystkich pracowników. Byłem na wielu odprawach kierowniczych Instytutu Pamięci Narodowej, które on prowadził, i zawsze o tym przypominał, że my, nasza instytucja, wywodzi się z najlepszych tradycji niepodległościowych narodu polskiego. I zawsze to podkreślał, niejako przypominał o tym i napominał każdego z pracowników, żeby o tym pamiętali. W okresie PRL-u na Uniwersytecie Jagiellońskim zakładał niezależne zrzeszenie studentów. Później działał też w Solidarności, od urodzenia związany z Krakowem. Kochał polskie góry, uciekał tu przed wścibskim światem, który zwłaszcza w ostatnim roku poddawał go surowej i bardzo często niesprawiedliwej krytyce. Myślę z wielkim bólem o zaszczuciu, jakiemu ulegał w ostatnich kilkunastu miesiącach. Tyle podłych artykułów się ukazało na jego temat przez hieny dziennikarskie pisane, które nie cofnęły się przed wejściem w jego życie rodzinne. Swoją prywatność chronił i nie lubił o sobie mówić. Wolał, żeby zamiast słów świadczyła o nim jego praca. Na długo zanim Janusz Kurtyka został prezesem IPN, w 1999 roku odwiedził Stany Zjednoczone. No, jesteśmy na 6 Avenue i skrzyżowanie z 49. Niesamowite biurowce, no niesamowite. Co takiego cię urzekło tutaj, co urzekło? Ogrom. To budynki, tak? Ogrom. Przytłacza. Ogrom i na olbrzymie przestrzeni. W Nowym Jorku przez kilka dni przebywał w Instytucie Józefa Piłsudskiego, gdzie udzielił m.in. wywiadu telewizji polonijnej Studio 3. Jaki jest cel Twojej wizyty w Stanach Zjednoczonych obecnie? No tak, w Stanach Zjednoczonych jestem poniekąd przypadkiem, bowiem pod koniec 1998 roku otrzymałem zaproszenie do wygłoszenia referatu na kongresie mediwistycznym, który odbywa się w Kalamazoo w Michigan. Ten referat będzie częścią osobnego sympozjum, którego współorganizatorem jest Central European University w Budapeszcie. Sympozjum poświęconego badaniom nad możnowładztwem czy też elitami społecznymi w średniowieczu. Jesteś, jak rozumiem, po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych. Co uderzyło Cię tutaj pozytywnie i negatywnie? Czym jest Ameryka dla Ciebie po kilku pierwszych dniach pobytu, i to od razu w Nowym Jorku, w wielkim mieście? Jeżeli chodzi o wrażenia negatywne, to pozwolisz, że nie odpowiem na to pytanie, bowiem rzeczywiście jestem tutaj zbyt krótko. Natomiast wrażenia pozytywne, no to przede wszystkim niezwykły rozmach tutejszego życia. Jeżeli chodzi o tempo, to raczej może mniej mnie to zaskoczyło, dlatego że
no chyba my wszyscy funkcjonujemy teraz, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, w bardzo dużym tempie. Natomiast rozmach charakterystyczny dla tego kraju, zawsze zresztą charakterystyczny dla tego kraju, jest rzeczywiście rzeczą, która no, zwraca uwagę i budzi podziw. Patrzysz wzdłuż i widzisz ściany z jednej i z drugiej strony. Moje kolejne pytanie może ci nieco zaskoczyć, ale czy widzisz coś wspólnego pomiędzy kodeksem honorowym średniowiecznego rycerza a katalogiem przykazań żołnierza Polski Niepodległej? No, rzeczywiście jest to pytanie dosyć zaskakujące. Ja myślę, że to jest pytanie o sens aktywności publicznej człowieka, który ceni sobie honor i człowieka, który naruszenia tego honoru stara się nie puszczać płazem. No i wreszcie człowieka, który zdaje sobie sprawę z tego, że czasami za honor, za ocalenie honoru, czy też za, prawda, jakieś pomszczenie krzywdy trzeba płacić. I jest gotów to zrobić, jest gotów zapłacić. A ilu uczestników dzisiejszego życia publicznego gotowy jest płacić za ocalenie własnego honoru i honoru służby najwyższą cenę? Czy widzisz taką grupę, czy raczej jest to już zanikająca właściwość? No tutaj rzeczywiście bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że w każdym stronnictwie politycznym w Polsce można raczej wskazać osoby, które zajmują podobną postawę wobec życia publicznego i zdają sobie sprawę z tego, że patriotyzm, wielkie słowo, jest to przede wszystkim obowiązek służenia krajowi. Natomiast raczej obawiałbym się wskazać konkretne stronnictwo polityczne, które jako całość, en bloc, byłoby przeniknięte tym duchem służby publicznej. Natomiast od razu mogę powiedzieć, że ja jestem pod dużym wrażeniem osobowości politycznej Jarosława Kaczyńskiego. Ja łapą, widzisz, to sobie dobrze radzę. No. Marek, ja się poddaję. Tam stałem. Na szczęście za chwilę wyjdziemy. Wyjmę tutaj zaraz tonę złota. Teraz pojedziemy zobaczyć Statue of Liberty, tak? To kręcimy dla potomności. No właśnie. Przyjeżdżam na 2 miesiące w roku. Tak? Żeby pracować jako taksówkarz? Tak, na przykład. Thank you.
spokojnie. I nie zbierz się do Krakowa, do twojego ukochanego miasta. Kiedy się znowu spotkamy, zameldujemy ci, że zadania zostały wykonane. Pewnie się trochę nie cierpisz, ale pozwól uczcić nam swoją pamięć minutą ciszy.
podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podpisanym przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został pośmiertnie za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Janusz Kurtyka. Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W głębokiej żałobie zgromadziliśmy się przy trumnie świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki, który zginął w tragicznym wypadku, gdy wraz z innymi leciał do Katynia, aby oddać hołd nieludzko pomordowanym naszym rodakom 70 lat temu. Czy ktoś mógł przypuszczać, że będzie to hołd najwyższej ofiary własnego życia, a także i bólu najbliższych? W świętej pamięci profesor Kurtyka służył prawdzie, a ta służba z wielu powodów nie była łatwa. Prawdę o Katyniu przypieczętował swoim życiem. Wielokrotnie spotykaliśmy się i wówczas mogłem się przekonać o jego ogromnej trosce o Instytut Pamięci Narodowej. O to, by wiernie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mu zadania. Dziś ofiarom przy świętej pragnę mu podziękować za zaufanie, które mnie darzy. Wyrazem mojej wdzięczności będzie również moja stała obecność, jego stała obecność w mojej modlitwie. Uczestnicząc w tej najświętszej ofierze, prośmy, by Ojciec Miłosierdzia przyjął świętej pamięci profesora Janusza Kurtykę do swego domu. Dla nas módlmy się o łaskę, by poprzez wszystkie głosy dotarł do nas dźwięk wielkanocnych dzwonów obwieszczających prawdę o chwalebnym zmartwychwstaniu. I abyśmy mogli usłyszeć słowa Chrystusa, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem, szczerym sercem uczestniczyć w tym nabożeństwie. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Twój Syn dobrowolnie podjął za nas śmierć na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał. Daj Twojemu słudze, Januszowi, udział w paschalnym zwycięstwie Zbawiciela nad śmiercią.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Umiłowany, zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawiaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz. Podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj, we wszystkim znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto Słowo Pańskie. Panie,
się na świętej Eucharystii w jednym z najpiękniejszych wieczerników naszego miasta, aby pożegnać tragicznie zmarłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, świętej pamięci Janusza Kurtykę, męża i ojca, pracownika naukowego i przyjaciela wielu spośród uczestników pogrzebu. Przed 2000 lat w jerozolimskim wieczerniku Jezus powiedział swoim uczniom słowa prawdy o swojej męce i śmierci na krzyżu, o miłości Boga, ale i prawdy o nich samych, o ich słabości. Jeden z was mnie zdradził. Zaś do Piotra: Piotrze, zanim pogód zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Wieczernik jest miejscem mówienia prawdy. Prawdy o Bogu, który jest miłością miłosierną, i o ludzkiej godności, o powołaniu człowieka do świętości, o jego zbawieniu, ale i o ludzkiej niewierności i zdradzie, o przebaczającej miłości Boga, który Syna swojego dał, aby pojednać świat ze sobą. Nieco później, w dramatycznych okolicznościach, stojąc przed Piłatem, Jezus wyznał: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Po cynicznym pytaniu postawionym przez namiestnika rzymskiego, cóż to jest prawda, zapadł wyrok i rozpoczęła się egzekucja niewinnego. Biczowanie, ukoronowanie cierniem, a potem droga krzyżowa na miejsce stracenia. W tygodniu, kiedy odprawiane są pogrzeby ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w godzinie pogrzebu świętej pamięci Janusza Kurtyki, odkrywamy, że zasadniczym motywem wyprawy do Katynia było wołanie o prawdę. Przez wiele lat prawda o zamordowaniu wiosną 1940 roku na rozkaz Stalina ponad 21 tysięcy polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej bez procesów i wyroków była skrzętnie ukrywana. Jak napisał prezydent Rzeczypospolitej w przemówieniu, które miał wygłosić z okazji 70. rocznicy tamtych wydarzeń, doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci. W powojennej Polsce za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom naszych rodaków. Duża w tym zasługa rodzin katyńskich. Ludzie należący do tych wspólnot często gromadzili się w kościołach na modlitwę za krewnych i przyjaciół, których ciała spoczywały w lasach Katynia, Miednoje, Ostaszkowa i wielu innych miejscach kaźni. Postawili sobie także za cel zachowanie w pamięci narodu ofiary krwi niewinnie przelanej. Dołączyli do nich historycy, którzy starali się utrwalać i przekazywać prawdę o tej zbrodni. 10 kwietnia 2010 roku pragnęli oni wszyscy
zapalić znicze i pomodlić się na miejscu straty, a przez to powiedzieć jeszcze raz całemu światu, że pamiętają o tragedii polskiej elity sprzed 70 lat. Dziś wiemy, że najmocniej powiedzieli to przez dramatyczną śmierć, bo śmierć, ofiara życia, przemawia najmocniej. Gdzie się uczyli takiej postawy? Gdzie nabywali sił i odwagi, aby pozostać na służbie prawa? Otóż wielu z tych, którzy zginęli, można nawet powiedzieć, że zdecydowana większość przychodziła w każdą niedzielę do Wieczernika na świętą Eucharystię. Tu uczyli się od Chrystusa umiłowania prawa. Zapewne nieraz słyszeli słowa zachęty: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zapewne nieraz słuchali i kontemplowali fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, który został odczytany w czasie tej liturgii. Jakże mocne słowa, które nie wymagają komentarza. Dziś, stojąc nad trumną świętej pamięci Janusza Kurtyki i zarazem wspominając wszystkich, którzy zginęli, pragniemy podziękować za te lekcje umiłowania prawdy, za to, że nie kłaniali się okolicznościom, że prawdzie nie kazali stać za drzwiami, nie byli lokajami i zalotnikami czasów, jak kiedyś pisał Norton. Oparli się pokusie odsuwania pytania o prawdę na dalszy plan. Dla nich głód dostatniego i wygodnego życia nie okazał się mocniejszy od głodu prawdy. Jest też i druga lekcja, jakiej w godzinie ostatniego pożegnania udzielają nam ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Ilekroć przychodzili do Wieczernika na Eucharystię, słuchając słów zapisanych na kartach Biblii, odkrywali prawdę o przemijaniu ziemskiego życia i zarazem utwierdzali w sobie nadzieję na życie wieczne. Słuchali psalmisty, który pouczał: dni człowieka są jak trawa, kwitnie on jak kwiat na łące. Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika i wszelki ślad po nim ginie. Słuchali Jezusa, który zapewniał: niech się nie tworzy serce wasze. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przecież przygotować wam miejsce. Przekonani o prawdzie Chrystusowego zapewnienia: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, często przystępowali do stołu Pańskiego. Nie brali Biblii przez rękawiczkę, jak pisał Norwid. Nie czytali Pisma Świętego wybiórczo. Wiarą wyznawali podczas modlitwy: wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. W czasie, kiedy oddajemy hołd ofiarom tragicznej katastrofy, kiedy stoimy przy trumnie świętej pamięci Janusza, możemy powiedzieć, że oni już doszli do pełni poznania. Stanęli twarzą w twarz przed Bogiem, poznając w nim całą prawdę. To oni wprowadzili w ostatnich dniach tak wielkie rzesze ludzi do kościołów na modlitwę i refleksję. Zapewne ich śmierć przyczyniła się do odkrycia przez wielu kruchości ludzkiego życia, ale i perspektywy wieczności. Już od 13 dni uczymy się ich nieobecności w domu, przy stole,
na ulicy, w bibliotece i czytelni, gdy sięgamy po książkę. Jesteśmy jednak pewni, że w naszych sercach pozostaną na zawsze jako wzór zawierzenia Bogu i umiłowania prawdy nawet za cenę życia. Bo ich pasją było poznawanie. Stojąc przy ołtarzu Pańskim, chcemy prosić Chrystusa, któremu zaufali, aby otworzył im bramy nieba. Przekonani jesteśmy, powtarzając za świętym Pawłem, że wyrwie ich Pan od wszelkiego zła i przyjmie do swojego królestwa w niebie. Niech się nie trwoży serce wasze. Amen. Pełni wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i ożywieni nadzieją, która nie może zawieść, módlmy się za duszę świętej pamięci Janusza, módlmy się za jego rodzinę i za nas wszystkich tu zgromadzonych. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze był środowiskiem miłującym prawdę i wolność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za psów i kapłanów, aby byli dobrymi pasterzami i swym życiem dawali świadectwo przynależności do nich. A dla swoich wiernych, zwłaszcza doświadczonych utratą bliskich, byli oparciem w trudnych chwilach w całym ich życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Polskę i Polaków, aby czas modlitwy i zjednoczenia, jaki nastąpił po tragedii w Smoleńsku, pozostawił trwałe owoce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących Polską, aby w swoich decyzjach kierowali się mądrością i dobrem naszego narodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za świętej pamięci Janusza, aby Bóg miłosierny, zważając na jego umiłowanie prawdy, przyjął go do swojej chwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za rodzinę świętej pamięci Janusza, za jego bliskich, przyjaciół, żeby to trudne doświadczenie zbliżyło nas do Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby nagła śmierć pasażerów samolotu skłoniła nas do refleksji nad krótkością życia doczesnego i pomogła być nam zawsze przygotowanym na odejście do Pana. Głosu pana senatora Andrzeja Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni zebrani, dzisiaj żegnamy Janusza Kurtyka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ustanowienie tego instytutu to
to jedno chyba z ważniejszych wydarzeń w tym naszym dwudziestoleciu. To próba okradzionemu z historii narodowi przywrócenia historii. Dzieje Instytutu Pamięci Narodowej wcale nie były łatwe, nie były proste i nadal nie są proste. Trudne lata, kiedy Instytut się organizował, kiedy Janusz Kurtyka organizował tutaj jeden z lepszych oddziałów krakowskich, krakowski oddział IPN. To okres trudny, kiedy trzeba było walczyć z wieloma przeciwnościami i trzeba było Instytut doprowadzić do tego, aby kształcił nową kadrę, aby znajdował dla siebie miejsce. Wybór Janusza Kurtyki na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dał przepotężny impuls dla rozwoju Instytutu. Jego wizja Instytutu, jego energia, jego talent organizacyjny spowodowały, że to przywrócenie historii zaczynało być możliwe. W 1900 tomów poświęconych historii najnowszej, wystawy jeżdżące po całej Polsce, działalność badawcza i działalność edukacyjna. Dyskietki z filmami dokumentalnymi rozsyłane do wszystkich szkół, wystawy w centrach miast. To wszystko wielka zasługa Janusza Kurtyki, który potrafił swoją misję dzięki energii, dzięki talentowi wypełniać tak, jak należało wypełniać. Nie była to rola prosta, bo bardzo często padały słowa, że trzeba patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. To nieprawda. O przyszłości możemy myśleć tylko na podstawie przeszłości. Przeszłości, którą musimy znać. Tylko na podstawie przeszłości możemy oceniać zagrożenia, możemy oceniać sukcesy, możemy również oceniać i dokonywać ocen zasług, dokonań ludzi, których w państwie demokratycznym mamy wybierać. Innej możliwości nie ma, pozostają tylko fusy i propaganda. Myślę, że byli tacy, którzy przywrócenia tej historii się bali i chyba ciągle się boją. Ta historia zaczęła odgrywać istotną rolę w kształtowaniu naszego kraju, kształtowaniu naszego narodu i nie wszyscy byli tym zachwyceni. Stąd problemy, ciągłe problemy z budżetem, które ograniczano. Skąd ciągłe problemy z zadaniami, które powierzano, absolutnie niewspółmierne do możliwości, wręcz często groteskowe. Stąd walka z Instytutem na wielu różnych polach i była to bardzo trudna rola przeprowadzenia Instytutu przez to wszystko. Ale tą walkę, panie prezesie, wygrałeś. Wygrałeś, prawda, w Katyniu, do którego jechałeś, dotarła do wszystkich na całym świecie. Bo w czasie swojej działalności wykształciłeś tysiące młodych historyków, którzy tej prawdy nie porzucą, niezależnie od tego, co by się miało dziać.
Zwyciężyłeś, bo przywróciłeś naszemu narodowi historię, przywróciłeś tożsamość. To jest twoje zwycięstwo. Instytut Pamięci Narodowej ustanowił nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej. Myślę, że dzisiaj chowamy osobę, która jest najgodniejsza tej nagrody. Kustoszu Narodowej Pamięci, spoczywaj w pokoju. Eminencje, ekscelencje, szanowna rodzino, drodzy zebrani. To już 13 dni od momentu, kiedy do nas dotarła informacja o nieprawdopodobnej tragedii. Zdążyliśmy tą informację z bólem, ale sobie przyswoić. Natomiast nie zdołaliśmy i nie zdołamy, bo brakuje w naszej wyobraźni takich możliwości, aby przyjąć rozmiary tej tragedii. Dziś spotykamy się, aby pożegnać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Właśnie z tym pojęciem najważniejszym w tej nazwie pamięci. Trudno nam uwierzyć, iż te trzy lekcje prawdy, pamięci, pokory mają tak wielką wiarę. Trudno nam uwierzyć, że Polska po raz kolejny płaci ogromną cenę za walkę o prawdę. Wydawałoby się oczywistą, wydawałoby się najprostszą, płaci wysoką wiarę. Zdążyłem poznać pana prezesa. Zdążyłem dotknąć jego wrażliwości, nienagannych manier, kultury osobistej i mogę powiedzieć, że nie ma to nic wspólnego z obrazem, który próbowano mu zbudować strażnika, ale sędziego, niezwykle wymagającego. Ostatni projekt, nad którym pracowaliśmy, dotyczył kultury niezależnej, tej kultury czasu stanu wojennego. Patrzyłem z podziwem na tą determinację do tego, aby oddać twórcom hołd wynikający z kosztów, jakie ponosili w czasie stanu wojennego i później bojkotując oficjalne instytucje, publiczne, państwowe wówczas media. I byłem pełen podziwu i uznania. Wiem dobrze też, że w tej tragedii w tym momencie dość konsekwentnie powinno się pojawić wiele słów, zwłaszcza wobec prezesa, słów przepraszam. Jeszcze jedna refleksja. Od czasu do czasu jest tak, że dochodzenie do prawdy sprawia ból. Tych, których dotyczy, czy obejmując pewne wydarzenia. Ale wiem, bo tego też dotknąłem w rozmowach, że ten ból od czasu do czasu dotyczy także tych, którzy tą prawdę głoszą.
że oni też ponoszą z tego tytułu koszty, że to nie jest łatwe zadanie, wdzięczne zadanie i od czasu do czasu zdarza tak, że tym bólem także są objęci. Dziś żegnamy strażnika pamięci, jak pan senator powiedział, kustosza, ale żegnamy też osobę, która szukała tej prawdy niezwykle konsekwentnie, nie z myślą o splendorach, ale z myślą o ojczyźnie. Cześć jego pamięci. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za te słowa. Proszę pana doktora Franciszka Gryciuka, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowny panie prezesie, chciałbym w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej bardzo serdecznie, z całego serca podziękować za 10 lat pracy w Instytucie. Te 10 lat pracy dzieliłeś trudno na Królewski Kraków i Stołeczną Warszawę, bo w ciągu pierwszych 5 lat w sposób wzorowy zorganizowany został oddział Krakowski Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj pojawiło się cały szereg inicjatyw właśnie będących zarówno twoim pomysłem, jak i również realizacją. Przywoływany tutaj właśnie kustosz pamięci narodowej to jest właśnie inicjatywa ówczesnego dyrektora Janusza Kurtyki. Te właśnie zasługi i jednocześnie wkład pracy spowodowały, że Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, rozpisując konkurs, zgłosiło kandydaturę dyrektora oddziału krakowskiego Janusza Kurtyki na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przenosząc się do Warszawy i obejmując prezesostwo, Instytut Pamięci Narodowej zorganizowany wcześniej przez profesora Leona Kieresa uzyskał jakby pod twoim kierownictwem dodatkowe impulsy. I tu można wymienić zarówno ogromny rozwój organizacyjny, mimo szeregu przeciwności, które tutaj były wymieniane. Mogę wspomnieć, że w tym okresie czasu, w ciągu owych 5 lat, Instytut rozrósł się i o blisko 100% swój skład osobowy powiększył. I jeśli idzie o ten generalny, powiedziałbym, wysiłek, to on szedł głównie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, działalności naukowo-badawczej. I tutaj ta działalność naukowo-badawcza może również być udokumentowana ilością publikacji. Instytut w ciągu swoich 10 lat istnienia około 800 pozycji różnego rodzaju opublikował. Z tego 600 w okresie prezesury profesora Kurtyki. I chciałbym zaznaczyć, że była to bardzo różnorodna działalność. Zarówno działalność wydawnicza, ta naukowo-badawcza, jak i również bardzo cenne i poszukiwane edycje źródeł. W zakresie archiwistyki należałoby podkreślić, że przede wszystkim dbał właśnie o udostępnianie i szybkość, tempo udostępniania dla czytelników źródeł archiwalnych. I tu trzeba wspomnieć, że około 30% już mniej więcej naszego zasobu archiwalnego jest właśnie już na nośnikach elektronicznych digitalizowane. Prace postępują w dalszym ciągu w tempie zadowalającym.
Szanowny prezesie, wspominałeś, że w Instytucie Pamięci Narodowej powinni pracować najlepsi, najlepsi archiwiści, najlepsi historycy i stwarzane były możliwości do tego, ażeby właśnie mógł ten zespół rozwijać się pod względem naukowym, pod względem badawczym. W ciągu tych 5 lat przyznałeś 63 stypendia doktoranckie i habilitacyjne, habilitacyjnych 9. Efektem właśnie tego wysiłku i mobilizacji do pracy badawczej było 29 ukończonych i obronionych prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych. Jest to ogromny oczywiście wysiłek i ci, którzy kierują nawet ukształtowanymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytutami historii, na pewno właśnie docenią tą właśnie tą działalność. I ostatnia sprawa, o której chciałbym tutaj powiedzieć, to pod Twoim kierownictwem Instytut przejmował właśnie cały szereg obowiązków kreujących i kształtujących polską politykę historyczną. Pamiętamy, jak w okresie uroczystości wrześniowych związanych właśnie z wybuchem II wojny światowej, kiedy to w prasie, a także publikacjach nieprzyjaznych nam społeczeństw pojawiały się różnego rodzaju właśnie głosy szkalujące i głosy nieprawdziwe. Instytut właśnie zobligowany przez prezesa podjął trud, politykę wyjaśniania polskich racji stanu. Jako szef, kierownik był dla nas nieosiągalnym wzorem. Podziwialiśmy i niejednokrotnie nawet właśnie wśród osób, których łączyła tylko z prezesem zależność służbowa, samorzutnie rodziła się jakaś nie do opisania więź, która czyniła łatwość porozumiewania się, kontaktu między właśnie prezesem jako przełożonym, a pracownikami. Chciałbym jednocześnie, zwracając się do rodziny prezesa Kurtyki, wyrazić nasz ból i jednocześnie podziękować i wyrazić wdzięczność, że rodzina chciała w ciągu tej dekady podzielić się czasem, który na pewno profesor Kurtyka musiał z racji swoich obowiązków dzielić na pracę zawodową, jak również pracę właśnie i tą pobyt ze swoimi najbliższymi, ze swoją rodziną. Składając wyrazy naszego podziękowania, chciałbym tutaj zaznaczyć, że zgodnie z Twoją, Panie Prezesie, misją i opinią, którą wyraziłeś na jednym z kolejnych naszych posiedzeń zespołu kierowniczego, będziemy realizowali założone przez Ciebie plany i tak jak wspomniałeś, Instytut jako instytucja państwowa ma wykonywać wszystkie obowiązki nałożone przez ustawodawcę, przez władze centralne. Raz jeszcze składamy Ci hołd, podziękowanie. Spoczywaj w pokoju. Proszę.
bardzo pana profesora Ryszarda Terleckiego. Ekscelencje, szanowni zebrani, w tym smutnym dla nas przyjaciół Janusza, podwójnie smutnym dniu przeczytam list prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Czcigodna rodzina. Godna rodzino świętej pamięci Janusza Kurtyki, szanowni uczestnicy uroczystości pogrzebowej. Poznawszy ból towarzyszący tragicznemu odejściu najbliższej osoby oraz przyjaciół, którzy wiernie służyli Polsce, łączę się w tym samym bólu z tymi, którzy dziś trwają w Krakowie przy trumnie pana Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jest wiele osób o wiele bardziej kompetentnych ode mnie, aby mówić o jego wielkości i dorobku. O wielkości i dorobku wytrawnego historyka, mężnego działacza opozycji demokratycznej w PRL, znakomitego animatora i sprawnego organizatora prac instytucji Wolnej Rzeczypospolitej, prawego człowieka. Głęboko wierzę, że jego rzetelni koledzy po fachu teraz i w przyszłości, badacze dziejów nauki, dziejów naszego państwa, podejmą wysiłek ukazania dzieła tego bogatego, choć przedwcześnie przerwanego życia. Nie mam żadnych wątpliwości, że prawda o tym niezwykłym człowieku będzie dla nas i dla potomnych przedmiotem dumy i źródłem inspiracji. Będzie to prawda starannie oddzielona od półprawd, skrajnie nierzetelnych opinii, które choć ozdabiane szumnymi frazesami, dyktowane były najczęściej przyziemnymi interesami. To samo dotyczy prawdy o dokonaniach wielu rzetelnych badaczy pracujących lub współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej w czasie prezesury pana Janusza Kurtyki. Proszę mi pozwolić na pewną osobistą refleksję. Jako poseł i przywódca największego ugrupowania w Sejmie miałem zaszczyt przyczynić się do tego, że 9 grudnia 2005 roku Sejm 332 głosami zaakceptował kandydaturę doktora habilitowanego Janusza Kurtyki na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydaturę tę wysunęło kolegium Instytutu, nie ta czy inna partia. Moją zaś rolą było poznać kandydata, który był wtedy dyrektorem krakowskiego oddziału IPN, legitymującym się i ponującym dorobkiem naukowym. Przy bezpośrednim spotkaniu zrobiła na mnie wielkie wrażenie nieprzeciętna inteligencja mojego rozmówcy, lapidarny i celny sposób diagnozowania problemów i określania priorytetów. Przekonałem się, że mamy do czynienia z kandydatem, który także dzięki doświadczeniu w badaniu różnych okresów historii oraz doskonałej znajomości ważnych dla warsztatu historyka nauk pomocniczych zadba o rzetelne, niekoniunkturalne badanie prawne. Jego tragicznie przerwana kadencja potwierdziła, że w osobie pana Janusza Kurtyki mieliśmy wtedy do czynienia z kandydatem na stanowisko szefa placówki godnego jej nazwy – Instytut Pamięci Narodowej. Naród może rozwijać się tylko w wolności. Nie ma zaś wolności bez poznania i zachowania prawdy o przeszłości, zwłaszcza tej niedawnej.
najwyższą wartością, jakiej powinien bezkompromisowo służyć IPN, jest więc prawda. Trzeba ją poznawać, choćby falsyfikowała ten czy inny mit założycielski, narażała na dyskomfort tę czy inną wpływową osobę lub instytucję, burzyła hierarchię zasług i ważności arbitralnie ustaloną u zarania III Rzeczpospolitej. Instytut Pamięci Narodowej, kierowany przez swojego wielkiego prezesa, nieustannie narażał się tym, którzy w placówce tej chcieli widzieć raczej coś w rodzaju Agencji Narodowej Amnezji, jedno z ogniw frontu cenzury pamięci, czy swoiste Ministerstwo Prawdy Historycznej w Republice Politycznej Poprawności. Podziwiałem prezesa Kurtykę za prawdziwe męstwo, z jakim znosił ataki wymierzone bezpośrednio w niego lub w osoby współtworzące misję IPN, za mistrzowską powściągliwość, z jaką reagował na ataki albo przechodził nad nimi do porządku. Jeżeli musiał odpowiadać na publicznie stawiane zarzuty, to czynił to z opanowaniem i precyzją profesjonalisty, który wyraźnie kuruje wiedzą i znajomością przedmiotu nad atakującymi. I wiedział, że najlepszą odpowiedzią będzie niestrudzone kontynuowanie misji Instytutu. Drogi Panie Prezesie, dzieło stanowiące wkład do narodowej kultury i społecznej świadomości nie umiera wraz ze swym twórcą. Sens tej myśli zna najlepiej historyk pańskiej miary. W dniu, w którym żegnamy się z Panem, jest ona dla nas i pocieszeniem, i zobowiązaniem. Dziękujemy i pamiętamy, Panie Prezesie. Odpoczywaj w pokoju. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa, 22 kwietnia 2010 roku. Bardzo dziękuję za to wystąpienie. Proszę o zabranie głosu pana Janusza Śniadka, przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Panie Prezesie, Profesorze, Strażniku Narodowej Pamięci, Kustoszu Narodowej Pamięci. Jeszcze niedawno planowaliśmy wspólne przedsięwzięcia na 30. urodziny naszego związku, naszej jednej solidarności. Podkreślam naszej, bo żegnam w Tobie wieloletniego członka i działacza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Przez 11 lat byłeś przewodniczącym organizacji zakładowej w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W Twoim Krakowie, gdzie spotykamy się dzisiaj, aby oddać hołd patriocie, historykowi i Strażnikowi Narodowej Pamięci. Oddać hołd człowiekowi lojalnemu wobec sprawowanego urzędu, ojczyzny i własnych przekonań. Bez względu na ataki i wywieraną presję. Kilka dni temu nad trumną nieodżałowanego prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego, mówiłem: chcemy,
aby przyszłość naszego narodu wyrastała z pamięci i opierała się na prawdzie. Dzisiaj chcę to samo powtórzyć tutaj, nieopodal Bazyliki Mariackiej, nieopodal Wawelu. Pamięć i prawda to misja instytucji, którą kierowałem. To odkłamanie fałszowanej przez pół wieku historii Polski. To odsłonięcie prawdy o zbrodniczym, totalitarnym systemie. O PRL-u budowanym na katyńskim kłamstwie. Świętej pamięci Jan Paweł II na spotkanie z Solidarnością w 2003 roku mówił z troską. Polska młodzież, aby właściwie docenić wolność, z której korzysta, musi znać cenę, jaką za odzyskanie tej wolności trzeba było zapłacić. Poznanie przez młodzież prawdy o zbrodniczym systemie jest polską racją stanu. Tej racji pozostałeś wierny. Tą racją kierowałeś się w swojej pracy. Panie profesorze, pamięć i prawda to motto twojego życia. Zginąłeś na posterunku. Na twoim grobie z czułością kładziemy wieniec. Katyński wieniec prawdy, która ocalała. Łączymy się w bólu z twoją rodziną. Spoczywaj w pokoju. Proszę teraz o zabranie głosu panią Dorotę Koczwańską-Kalitę, dyrektora gabinetu prezesa Janusza Korczyki. Szanowni zebrani, prezes Janusz Korczyka nie lubił patosu. Jeżeli dzisiaj w pewnych momentach będę mówić patetycznie, to myślę, że w tym dniu mi wybaczy. Był człowiekiem prawym, choć z tej prawości odzierano go do końca. Był człowiekiem idei. Nad jego biurkiem wisiał portret Józefa Piłsudskiego. Był spadkobiercą jego myśli. Bóg, honor i ojczyzna, ucieleśnienie tego wszystkiego, co reprezentowali żołnierze wyklęci, żołnierze podziemia niepodległościowego, dawało mu kierunek do działania. On był wierny tym ideom, więc czasami zadawał pytanie, dlaczego? Choć chyba najlepiej rozumiał, dlaczego. Dlaczego odzierają pamięć, dlaczego odzierają to, o czym mówi. Dlaczego czasami go nie rozumieją, choć wiedział, że rozumieją bardzo dobrze. Przywracał pamięć i to, co dzisiaj było powiedziane, jego dzieckiem był kustosz pamięci narodowej. On wiedział, że tych wszystkich ludzi, którzy podczas systemu totalitarnego, w czasach PRL-u wyrzucano na margines, trzeba przywracać narodowej pamięci. On zawsze miał czas dla opozycjonistów, kombatantów, dla rodzin katyńskich. Dlatego tak bardzo zależało mu, aby w tym roku godnie została uczczona ta rocznica. 70. rocznica zbrodni katyńskiej zatoczyła krąg. Historia krzyknęła, dotąd pudrowana, lukrowana, kneblowana, wydała okrzyk. Dziś o historii najnowszej czasami mówi się podobnie. Pudrujemy, tuszujemy, kneblujemy, oby nigdy z takim impetem nie dała historia znać o sobie. Janusz Kurtyka rozumiał te procesy historyczne bardzo dobrze. Chciał, żeby naród rozumiał te procesy. Bardzo mu na tym zależało.
Dlatego tak bardzo bolało go, gdy dowiedział się, że zmniejszona została ilość godzin historii w szkołach. Powiedział wtedy, musimy wydać historię dla dziesięciolatka. Musimy wydać podręcznik historii dla maturzystów. Oni dostaną ten podręcznik we wrześniu. Tak chciał. Powiedział, że tylko świadomy, rozumny naród jest w stanie być wolny. Gdy toczyła się debata o Polsce, debata o polityce historycznej, Janusz dotykał istoty. Pokazywał tą naszą historyczność w kontekście europejskim. Mówił tak, czy Polacy mają poczucie swojej historyczności? Mówił tak, Niemcy myślą o sobie jako o Rzeszy, Europie. Francuzi odnajdują w sobie matecznik europejskości. Włosi korzystają i utożsamiają się z grecką polis, z państwami miastami, włoskimi państwami miastami, a Polacy? Czy Polacy umieją znaleźć swoją tożsamość? Czy Polacy umieją określić swoją historyczność? I mówił wtedy tak, Rzeczpospolita, pierwsza, druga Rzeczpospolita to jest istota naszej tożsamości, wielokulturowość, ten ogromny zasięg terytorialny. Tu przecież kształtowały się najstarsze zręby parlamentaryzmu. Tu pojęcie prawa się kształtowało. Tu była wolność szlachecka. Polacy muszą być dumni ze swojej historii. Mówił tak. Solidarność była na miarę Armii Krajowej, a może nawet i ważniejsza, bo zwycięska. Ale nie można kraju demokratycznego tworzyć wolnego, opartego na fałszu. On chciał powiedzieć Polakom, musicie rozumieć swoją historię. Bardzo często wspominał, przecież znam historię ludzi wielkich i bohaterskich, słabych i dzielnych. Ale nikogo nigdy nie przekreślał. Starał się odnaleźć mechanizmy, które sprawiały, że ludzie zachowywali się tak, a nie inaczej. Chciał, żeby Polacy zrozumieli systemy totalitarne, które niszczą jednostkę i niszczą narody. I dlatego tak wiele mówił o historii najnowszej. Tak wiele chciał, żeby Polacy zrozumieli. Czasami zastanawiam się, czy naprawdę go rozumieli, ale może dzisiaj przyszedł moment, w którym naprawdę zrozumieją wszyscy, co chciał przekazać, co chciał powiedzieć. Bądźcie świadomi, bądźcie rozumni, bo w tym leży nasza siła. On był szefem wymagającym, ale przede wszystkim wymagał od siebie ponad miarę. Był szefem surowym, ale sprawiedliwym. Niektórzy się go może nawet trochę bali, ale że zawsze go bardzo cenili. Wiedzieli, że mają w nim oparcie. Pamiętam czasami takie zdarzenia, kiedy czytał artykuły swoich pracowników, mówił, o, ten jest świetny, ale to nadaje się na książkę, to trzeba rozszerzyć, z tego trzeba zrobić doktorat. I brał telefon, dzwonił do pracownika bez względu na to, czy ten pracownik pracował w Krakowie, Szczecinie, Kielcach, Warszawie, i mówił, proszę pana, z tego trzeba napisać książkę. To nadaje się na doktorat. Kiedy tworzyły się te książki, doktoraty, uśmiechał się i mówił tak, zrobiliśmy z niej lub z niego naukowca. Czuł się wtedy bardzo dumny. Pamiętam, kiedy po wyborze na prezesa przyjechaliśmy do Warszawy. Było trudno, było bardzo ciężko. Pamiętam, miałam taką chwilę zwątpienia. Popatrzył wtedy na mnie i powiedział, musisz być dzielna.
Dziś myślę, że chciałby, żebym powiedziała wszystkim pracownikom, jak bardzo ich cenił, ale że muszą być dzielni, że ta misja... którą wykonują, potrzebna jest narodowi. Te tysiące książek, artykułów naukowych, wystaw. Dziś dziękuję Bogu, że postawił go na mojej drodze. To był prawdziwy zaszczyt pracowania z nim. Arcybiskup Nycz powiedział kiedyś, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale powiedział też, że Janusza będzie bardzo trudno zastąpić. Ja to wiem. Będzie go bardzo. Na koniec proszę, by syn Janusza Kurtyki, Paweł, zechciał w imieniu rodziny zabrać głos. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na pogrzeb mojego ojca. Swoje słowa kieruję w szczególności do pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, tak licznie tutaj zgromadzonych. Zmarli nie przemawiają słowa, lecz wiem, że gdyby tu na moim miejscu stał mój tata, chciałbym wam powiedzieć dziękuję. Dziękuję za trud mówienia prawdy, za trud odkłamywania historii, za ciężką i żmudną pracę, jaką trzeba było wykonać i jaka jeszcze pozostała do wykonania. Był bardzo dumny, że wspólnym wysiłkiem udało się stworzyć instytucję wzbudzającą zaufanie społeczne. W domu nasze rozmowy często dotyczyły bieżących problemów politycznych Polski. Jako syn wiem, jak bardzo leżało mu na sercu jej dobro i jaką wagę przywiązywał do odwagi, jaką wykazywaliście, mówiąc zdecydowanie i bez poprawności politycznej o faktach przeszłości. Gdyby tu stał, pewnie powiedziałby jeszcze, że ta wasza praca nie może się zmarnować i że trzeba skończyć rozpoczęte dzieło na dobra ojczyzny i młodego pokolenia. Boże, do Królestwa Twojego przyjmij duszę mojego ojca, a naszym życiem pokieruj tak, by mógł być z nas dumny. Dziękuję.
rodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie ziemi. Twoje ciało stało się świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty, Boże, dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych przez Chrystusa Pana naszego.
Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.